Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Miło mi powitać Państwa na spotkaniu z prezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, panem Lechem Kaczyńskim i Republiki Federalnej Niemiec, panem Horstem Kellerem. Bardzo proszę o zabranie głosu pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Chciałbym zacząć od wyrażenia swojej wielkiej satysfakcji z faktu, że pan prezydent odwiedził nasz kraj jako pierwszy po tym, jak został na drugą kadencję, czego szczególnie gratuluję, wybrany prezydentem Republiki Federalnej. To dobry znak dla relacji polsko-niemieckich, relacji, które są istotne choćby z tego powodu, że Polska i Niemcy są sąsiadami. Czego dotyczyła dzisiejsza rozmowa? Rozmawialiśmy długo. Tutaj nie kryję, że skorzystałem z wielkiej osobistej kompetencji pana prezydenta na temat międzynarodowego kryzysu, a szczególnie jego finansowych aspektów. Finansowych aspektów, sposobu jego przełamywania, a także unikania tego rodzaju problemów na przyszłość. Tutaj nasze wnioski co do konieczności znacznie ściślejszej, dokładniejszej i adekwatnej do rzeczywistości regulacji sfery finansowej, także na poziomie ponadnarodowym, ponieważ trzeba sobie jasno powiedzieć, że w warunkach wolnego obrotu kapitału poziom narodowy tutaj absolutnie nie wystarcza. Tutaj nasze poglądy są wspólne. Wspólne są poglądy dotyczące konieczności solidarności państw Unii Europejskiej w tym zakresie. Mówiliśmy o sprawie ratyfikacji. Ja powtórzyłem po raz kolejny to, co jest chyba już w tej chwili oczywiste, że w dniu, w którym nasi irlandzcy przyjaciele akceptują ten traktat, a właśnie w dniu ogłoszenia oficjalnych wyników, ja również złożę podpis pod traktatem lizbońskim. Polska, mówiłem to wielokrotnie, nie będzie przeszkodą dla jego wejścia w życie. Traktat jest wielkim eksperymentem, ale eksperymentem, który szczególnie po zmianach wprowadzonych w trakcie rokowań brukselskich i w końcu lizbońskich, ale nie w dniu podpisania traktatu, tylko kilka dni wcześniej, o ile pamiętam, 11 lub 12 października 2008 roku, może być przez nasz kraj akceptowany. W końcu rozmawialiśmy też o problemach bilateralnych. Ja wyraziłem swoje wątpliwości tam, gdzie i rząd polski, prezydent Rzeczypospolitej mają, jak sprawa Nord Streamu, czy sprawa związana z działalnością niektórych wybitnych niemieckich osobistości. Ustaliliśmy, że będzie to wszystko przedmiotem rozmów. Pan prezydent powiedział, iż w ciągu najbliższych 5 lat, tyle będzie trwała kadencja prezydentka, jest dosłownie w pierwszych dniach, w tej chwili będzie przywiązywał olbrzymią rolę do dialogu z Polską, do zbliżenia między naszymi państwami. Z kolei ja też stwierdziłem, że Polska widzi interes jak najlepszych stosunków z Niemcami. Poproszę o wypowiedź pana prezydenta Horsta Kellera. Pan prezydent poinformował mnie o otwartej dyskusji, o tematach godnych dyskutowania, jak na przykład Nord Stream, to znaczy gazociąg północny, sprawy ukraińskie. Pan mnie poinformował o trudnych sprawach związanych z mniejszościami narodowymi w poszczególnych krajach i byliśmy zgodni co do tego, że tutaj warto kontynuować dyskusję. Także rozmawialiśmy o temacie fundacji wypędzenie, ucieczka, wypędzenie i odpowiedzialność. Pan prezydent mi powiedział, że tutaj ma jeszcze określone pytania co do tego projektu. Starałam się właśnie przekazać informacje co do tego, że ta fundacja ma służyć pojednaniu, upamiętnieniu wypędzeń w całej Europie i mówiłam panu prezydentowi, że nie ma właśnie
właściwie żadnej siły, poważnej siły politycznej, która by chciała przepisać na nowo historię. I będziemy nadal dyskutować o tym temacie i sądzę, że nasza dzisiejsza rozmowa, panie prezydencie, przekazała nam informację, że mamy dobrą podstawę zaufania między nami, aby także o kontrowersyjnych i spornych kwestiach dyskutować, kwestia przyszłości i teraźniejszości. I to mnie napawa optymizmem. Ostatnia uwaga, jesteśmy absolutnie zgodni co do tego, że w szczególności spotkania między Niemcami i Polakami mają zostać zintensyfikowane, zwłaszcza młodych ludzi, Polaków, Niemców, którzy powinni oczywiście wyciągnąć swoje własne wnioski z tego, czego się uczą dzisiaj, jakie problemy widzą w dzisiejszym dniu. I z mojego punktu widzenia Niemcy i Polacy jeszcze mogą wiele wspólnych, dobrych projektów zrealizować, aby zrobić coś i osiągnąć coś dobrego dla obu naszych narodów. Więc cieszę się bardzo, że jestem dzisiaj tutaj. Pan prezydent słusznie powiedział, że ja chciałam dać sygnał tą wizytą, że to jest początek mojej drugiej kadencji, że Polska leży mi na sercu. I także nawet jeżeli rozmawiamy, nie jesteśmy zawsze we wszystkich sprawach zgodni, ale pan prezydent wie, że również podczas tej drugiej kadencji złoży wizytę w mieście, gdzie się urodziłem, w Skierbieszowie. Wspólnie to przygotowujemy. Ja zawsze jestem bardzo zainteresowany, proszę państwa, tym, aby wizyty takie tak kształtować, aby rozmawiać o przyszłości, o historii, ale podczas takich wizyt również także mówić o teraźniejszości i o przyszłości. I to dotyczy także mojej wizyty w Skierbieszowie. Dziękuję bardzo. Thank you.